samorząd województwa zachodniopomorskiego przystępuje do karty różnorodności. Ja nie mam cienia wątpliwości, że różnorodność wzbogaca i wszystkie dojrzałe społeczeństwa o tym doskonale wiedzą, tylko trzeba jej dać szansę. Trzeba być otwartym, trzeba być tolerancyjnym. Karta Różnorodności jest taką inicjatywą, która w 2004 roku pojawiła się we Francji i bardzo szybko trafiła też do Belgii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii. Polska była pierwszym krajem z tego bloku krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w której 6 lat temu pojawiła się karta. Idzie pokolenie, które jest inne. Idzie pokolenie, które mam nadzieję w jakimś sensie rozwali ten system. Pokolenie, które przede wszystkim ma świadomość. Oni oglądają dzisiaj w internecie nie tylko porno i wesołe filmiki, ale oglądają też na przykład relacje z rozdania wielkich nagród filmowych, jak Oscary, jak Grammys. I widzą, że tam ze sceny wychodzi na przykład Madonna, która mówi o swoim życiu i mówi o tym, jak była traktowana jako kobieta. Że jeżeli Prince założył wysokie buty na wysokich obcasach i cekinowy garnitur, mówili sztuka, a na nią mówili dziwka. I teraz pytanie, czym to się różni? Oni to oglądają i myślą sobie, coś jest nie tak, coś było nie tak przez wiele, wiele lat i trzeba to zmienić. Z jednym absolutnie się zgadzam. To, że w różnorodności jest bogactwo. Tego doświadczają się moje koledzy, którzy ze mną na co dzień współpracują, bo są bogatsi o to, co ja dodatkowo im plus opowiadam. Ja mówię do swoje dzieci w języku kurdyjskim, moja żona po polsku, więc automatycznie te neurony w ich mózgach po prostu są większe, ta sieć neuronowa, tak? I automatycznie i w szkole lepiej działają, i w sporcie i tak dalej, ale ja też jestem bogatszy. Bogaty jestem o to, że mogę gotować po polsku. Dzisiaj bardzo dużo osób niepełnosprawnych jest aktywnych, żywych, chcących działać, zrzeszających się w organizacjach pozarządowych, szukających pracy i myślę, że pracodawcy też coraz bardziej chcą być otwarci na pracownika. W szczególności w tych czasach stwierdziłem, że musimy szczególną wagę przykładać nie tylko do tego, żebyśmy na Pomorzu Zachodnim budowali piękny, wspaniały, dostatni dom, ale żebyśmy dbali o jego atmosferę.